Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj zaprezentuję Wam kolejną makietę, którą przygotowałem na ten odcinek, którą tutaj właśnie widzicie. Ale zanim to nastąpi, chcę Was zaprosić bardzo serdecznie na stronę na Facebooku History Builder, gdzie będziecie mogli znaleźć różne budowle z klocków Kobi. Jest ona prowadzona przez dwóch takich pasjonatów historii, którzy właśnie tworzą naprawdę świetne modele z naszych ulubionych, prawda, klocków polskiej firmy Kobi. Znajdziecie tam też ciekawostki o tych różnych pojazdach, prawda, różne techniki budowy znajdziecie, także no myślę, że naprawdę warto. Link macie w komentarzu i w opisie pod filmem. A teraz myślę, że już przejdę do makiety. Ja nie będę dużo mówił, głównie pokażę wam zdjęcia z podkładem muzycznym, dlatego że troszkę boli mnie gardło, ale jak już widzicie, makieta, na makiecie znajdują się Amerykanie. Makieta przedstawia żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj maszerują wzdłuż drogi ciągnącej się właśnie tutaj przez całą jakby makietę, prawda, po całej linii. No a tutaj po prawej stronie, na tym terenie zielonym, znajduje się stanowisko tego tutaj działa. Nie chcę kaleczyć nazwą, dlatego tutaj się wam ona wyświetli, proszę bardzo, macie nazwę. No i to działko tutaj się znajduje. Jak widzicie, tutaj mamy też takie, prawda, zaopatrzenie, i inne takie rzeczułki potrzebne armii, które jakby czekają po prostu na to, aż na przykład wojskowe ciężarówki, prawda, przewiozą je do oddziałów frontowych. Także to z mojej strony to tyle gadania. Teraz pora na przedstawienie wam z bliższej strony makiety za pomocą zdjęć i z urozmaiceniem dodatkowym, czyli podkładem muzycznym, bo ja już tracę głos. Także mam nadzieję, że makieta się wam spodoba i zapraszam teraz do oglądania.